Występy zespołów, ekspozycja przemyskich fajek Bruk oraz pokaz sztucznych ogni zgromadziły na stadionie w Grabówce miłośników fajkowego dymka podczas 12. już Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Grabowiańskie Święto Fajki, który odbył się w niedzielę 9 lipca bieżącego roku. Tradycją stało się, że w trakcie imprezy odbywa się otwarty konkurs wolnego palenia fajki. W tym roku rywalizowało 8 uczestników. W ich gronie znaleźli się zarówno debiutanci, jak i fajczarscy mistrzowie. Najlepszym okazał się Grzegorz Cybuch, strepczy, który palił fajkę najdłużej, 53 minuty i 15 sekund. Jest to już jego 5. sukces w tym konkursie i jak sam podkreśla, recepty na zwycięstwo nie ma. Dużo zależy od szczęścia. Ja myślę, że każdy miał takie same szanse, a no receptury jako takiej nie ma, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas ćwiczył to, trenował. Po prostu siada się i się pali. Wymienia również zalety palenia fajki. Głównie człowiek się relaksuje. Rzadko palę, bo naprawdę rzadko palę fajkę, ale jak mam tylko okazję, no to tylko głównie z powodu odpoczynku, relaksu. Drugie miejsce w konkursie palenia fajki zajął Dawid Przewoźnik z Jasła z czasem 51 minut i 42 sekundy. Zaś trzecie Stanisław Kuliga strepczy z czasem 46 minut i 32 sekundy. Na dalszych miejscach znaleźli się Krzysztof Kopczyk z Dydni, Robert Sośnicki z Zagórza, Leszek Zimoń z Grabówki oraz Piotr Oleniar z Grabówki i Jan Burzyński z Jabłonki. Dyplomy oraz nagrody w postaci pamiątkowych fajek wręczy uczestnikom Jacek Adamski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka. Inspiracją do zorganizowania cyklicznego Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Grabowiańskie Święto Fajki było wydarzenie z 1863 roku, które chluby raczej Grabówce nie przyniosło. W miejscowej karczmie Łukasz Chryceńko zabił cybuchem metrowej fajki Antoniego Mazura. W 2005 roku byliśmy pierwszą miejscowością gminy Dydnia i to był taki oddolna inicjatywa, nie odgórna, tylko oddolna. Uczestniczyliśmy w programie Odnowy Wsi Grabówka i ówczesny sołtys z naszej miejscowości, pan Bogusław Miksiewicz, realizując program odnowy, wymyślił, że powinniśmy być rozpoznawalni na terenie naszej gminy, a nie tylko. I wymyślił właśnie Święto Fajki, a było to nawiązanie do niechlubnej tradycji, która wydarzyła się w 1863 roku w naszej karczmie. Grabówka wtedy miała karczmę. Dzisiaj niestety już dawno już jej nie ma. I tam w tej karczmie Łukasz Chryceńko dużą fajką, kutą, brzozowską, zabił Antoniego Mazura. Oczywiście no, wydarzenie tragiczne w skutkach, ale ono stało się zaczątkiem naszej kontynuacji tej przygody z Świętem Fajki, która trwa już 12 lat. W tym roku Święto Fajki jest o godzinie 16, ale większość ludzi przyszła na 15. To świadczy o tym, że dużo ludzi też sobie tak reguluje swój czas, tak bierze urlopy, odpoczywa, żeby skorzystać ze Święta Fajki. Są nasi byli mieszkańcy, którzy dzisiaj mieszkają w Szczecinie, przyjechali z Katowic, przyjechali też z Tarnowa. Chcą się z nami spotykać, chcą się bawić, chwilę odpocząć. Powiem wprost, no, największe dofinansowanie odzyskaliśmy od pana starosty brzozowskiego, pana Zygmunta Błaża. Uzyskaliśmy też dofinansowanie z budżetu gminy Dydnia. Zainteresowani podczas święta mogli podziwiać kolekcję pięknych fajek z pracowni Zbigniewa Bednarczyka, właściciela firmy Bruk w Przemyślu, jednej z największych w Polsce produkujących fajki. Cieszyła ona oczy oglądających, imponując różnorodnością, oryginalnością i pomysłowością wykonania. Mamy fajkę, która jest wykonana z gruszy bodajże. Nie widzę jej w tej chwili, także nie mogę powiedzieć dokładnie, ale z rzeźbą głowy konia. Bardzo ładna fajka. Jest następna z wrzośca, która kosztuje tam około 600 zł, ale jest bardzo ładnie rzeźbiona, grawerowana w takim kształcie kielicha. Są fajki gliniane z podobizną Piłsudskiego, druga jest z podobizną wojaka Szwejka. Jest kilka z grawerami herbów Przemyśla. Jest też zegarek. No to jest taka ozdobna fajeczka, którą gdzieś sobie można tam na kominku położyć czy na półeczce, tak. I no nie służy do palenia, tylko jako wystawa, dokładnie. Podczas festiwalu na scenie zaprezentowała się kapela ludowa Przysiedczanie, parodysta kabareciarz Stan Tutaj z Kielc, a także gwiazda disco polo Etna. Tak się bawią Polacy, Polacy. Tak się bawią Polacy, tak się bawi cały kraj. O misiaku, pięknie po łóżce. O mój misiaku, więcej. Wszystkie są w mojej żelania, co
oj nie do przemian. Wszyscy mi mówili, że to bardzo źle. Teraz będzie biera, oczy pełne łez. Grabowiańskie Święto Fajki jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dla najmłodszych uczestników czekały dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, samochodziki. Imprezę tradycyjnie zakończył festyn przy dźwiękach zespołu The Mod Song oraz pokazy sztucznych ogni.